Mówiliśmy, człowiek, który 5 lat... Panie redaktorze. Co się stało? Jak to się stało? Panie redaktorze, to jest proste. Ja, pani Miriam Shedid powiedziała dość długo, ja to powiem krótko. Mamy dwie książki w ręku. Jedna jest książką o miłości, tolerancji, uwielbieniu drugiego człowieka. Nazywa się Biblia. A druga jest o nienawiści, o nietolerancji, narzucaniu własnych. Nazywa się Koran. No to panie pułkowniku, fachury ze służb specjalnych. Spokojnie, Biblia jest, ale panie redaktorze, zaraz dojdę do tego. Biblia jest podstawą cywilizacji chrześcijańskiej. Nawet osoba, która tak jak ja nie jest członkiem żadnego kościoła, uznaje to. Koran jest dziełem szatana, który tu przyniósł. Poza tym służby. Służby nie są do tego przygotowane. To, co pan mi w tej chwili opisał, to jest typowa, sobie potrafię wyobrazić, wymianę pism pomiędzy służbami. Bo służby są także poza służbami specjalnymi, są także instytucjami państwowymi z całą patologią biurokracji, która jest wszędzie na świecie. Natomiast ja powiem jedno. Wbrew pozorom ja nie mam takich pretensji do islamu. Na ich miejscu zrobiłbym to samo. Naszymi to jest wojna, ale wojna z kim? Wojna z Merkel? Wojna z Paryżem? Wojna z merem Londynu, który mówi, że żyjąc w wielkim mieście musimy się przyzwyczaić do zamachów, to oni ich tam wpuścili. Te społeczeństwa to wybrały. One za to odpowiadają. Jeżeli oni wolą tego szatański Koran od Biblii, na której się wychowali, to nie dziwmy się, że w drugim pokoleniu czy w trzecim pokoleniu pojawiają się nagle islamiści, mimo że rodzice grzecznie pracowali, bo oni grzecznie pracowali tylko po to, żeby w którymś tam pokoleniu, zresztą Bathy Obar chyba w 1970 roku przewidziała taką sytuację, mówiąc o cywilizacjach dymnych, nie tylko na ten sposób. Proste, proste. I ja wiem, że to, co ja powiedziałem, zasługuje na fatwę, ale ja tu publicznie rzucam fatwę na nich i niech te rządy zrozumieją. To jest nasz dom i jak wpuszczamy gości, chcemy, żeby oni pili herbatę taką, jaką my im podajemy. Możemy spełnić niektóre ich życzenia, a nie to, żeby oni mi wrzucali jakieś kozie mleko. Proste.